Cześć, czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że uczyłeś się na jakiś sprawdzian, albo na jakiś egzamin, albo na kolokwium, zaliczenie i siedziałeś nad książkami do późnych godzin nocnych, a może nawet zarwałeś noc? Rano niby wszystko pamiętałeś, a jednak poszedłeś na egzamin, wszedłeś na salę egzaminacyjną i kompletna pustka w głowie. I widzisz to pytanie, myślisz sobie, ja dokładnie wiem, gdzie to było. Wiem, że to była strona 66, że to było po prawej stronie, że na dole to wszystko było napisane. Tylko pytanie, co tam było. Nagle jest jakaś taka pustka. Widzisz pytanie, niby znasz odpowiedzi, no a jednak nie znasz, nie potrafisz ich udzielić. A jeszcze gorzej jest, jak już oddajesz kartkę, no bo myślisz, no nie przypomnę sobie, nie ma szans. Oddajesz kartkę i nagle wszystko sobie przypominasz. Miałeś kiedyś tego typu sytuację? Chciałbyś wiedzieć, jak sobie z tym poradzić? Jeżeli tak, to oglądaj to wideo do samego końca. Jak to jest, że kiedy uczysz się w domu, to wszystko pamiętasz, wszystko potrafisz powtórzyć, wydaje ci się, że naprawdę dana wiedza już została zdobyta i zapamiętana i zakodowana w twojej głowie, a jak wchodzisz na salę egzaminacyjną, to nagle panuje pustka w twojej głowie. W dużej mierze jest to spowodowane przez kortyzol, czyli hormon stresu, i ta pustka wynika też właśnie z tego, że uczysz się w domu, czyli w miejscu, które znasz, w miejsce, które jest dla ciebie bezpieczne, jesteś ubrany komfortowo, może uczysz się w jakimś luźnym dresie, na swoim krześle, przy swoim biurku, więc jest to coś, co kojarzysz z bezpieczeństwem, a później egzamin odbywa się na jakiejś sali w zupełnie innym miejscu, które już nie jest dla ciebie takie komfortowe, już nie jest dla ciebie takie wygodne. Co zatem zrobić? Musisz część tego swojego domowego środowiska przenieść na salę egzaminacyjną. Ale jak to, Bartek? Przecież nie ubiorę się w dres, nie zabiorę swojego biurka, nie zabiorę swojego krzesła. Masz rację, ale możesz zrobić jedną bardzo sprytną i piekielnie skuteczną rzecz, którą badano na Bishop University oraz na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Opowiem Ci o niej za chwilę, ale chciałbym przypomnieć, że robimy wspólnie z widzami taką akcję, gdzie każde 100 łapek w górę, jakie wbijecie pod tym materiałem wideo, to 10 zł, jakie przekazujemy na Akademię Przyszłości. Rozliczenie z poprzednich materiałów wideo oraz wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie liczysiewynik.pl/akademia-przyszłości i mam do Ciebie taką prośbę. Daj łapkę już teraz. Najwyżej jak ten materiał Ci się nie spodoba, to po prostu odejmiesz tą swoją łapkę na końcu tego materiału. I Akademia Przyszłości, tak w dużym skrócie, to jest projekt, który pomaga dzieciakom wyrównywać szanse edukacyjne. Często są to dzieciaki, które naprawdę w życiu nie mają lekko, po prostu już od samego początku naprawdę są Bogu ducha winne, a już muszą sobie radzić z różnymi kłodami, które życie rzuca im pod nogi. I zobacz, każdy na tym wygrywa. Ty robisz coś dobrego i nic Cię to nie kosztuje, poza tym, że klikniesz tą łapkę. Moje nagrania dzięki temu zyskują większe zasięgi, jeszcze więcej osób obejrzy te nagrania i jeszcze więcej osób kliknie łapkę w górę, a dzięki temu jeszcze więcej dobra dzieje się na samym końcu, ponieważ wtedy jeszcze więcej pieniędzy my przelejemy na Akademię Przyszłości. Zatem każdy na tym wygrywa, myślę, że warto wziąć w tym udział. Wracamy już do głównego materiału. Co zatem zrobić, jeśli na egzamin nie możesz wnieść ani swojej ulubionej maskotki, ani się nie ubierzesz tak jak jesteś ubrany podczas nauki? No, rozwiązaniem mogłoby być to, że już w domu uczyłbyś się tak, jak będziesz ubrany na egzaminie. Czyli jeżeli jesteś mężczyzną, to musiałbyś mieć na sobie koszulę, marynarkę, no ale przyznasz, że to by było trochę mało komfortowe, mało wygodne. Tak samo jak jesteś kobietą, no to też nie będziesz w domu się uczyła w jakiejś bluzce, w żakiecie, tylko dlatego, że tak później zdajesz egzamin. Zatem, co legalnie możesz przemycić na salę egzaminacyjną? I tutaj Cię zaskoczę, chodzi o zapachy. Tak, nie przesłyszałeś się? Chodzi o zapachy. Jak wykazali w 2014 roku naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera, nasz nos jest w stanie rozróżnić i zapamiętać ponad bilion zapachów. Naprawdę, ponad bilion zapachów. Za pomocą węchu jesteśmy w stanie ocenić także przedział wiekowy danej osoby, nawet jej nie widząc. Czyli po samym zapachu jesteś w stanie mniej więcej rozpoznać, w jakim wieku jest osoba, która stoi koło Ciebie. Nasz nos to jest naprawdę potężne narzędzie. Tak samo możesz rozpoznać stan emocjonalny danej osoby. Czy ona jest spokojna, czy jest zestresowana, czy się czymś denerwuje. Po samym zapachu również jesteś w stanie to rozwiązać. No my dzisiaj żyjemy w kulturze wzrokowej i już tak nie bardzo zwracamy uwagi na te zapachy, ale to też nie bez powodu, ponieważ zobacz, nasz nos jest umieszczony nad jamą ustną, więc kiedyś w ten sposób sprawdzano też jedzenie. Dzisiaj tak jemy trochę bezwiednie, no ale kiedyś, zanim cokolwiek zjedzono, no to przede wszystkim powąchano, sprawdzono, czy dana potrawa, czy dana rzecz jest świeża, czy ona dobrze pachnie. I jeżeli pachniała przyjaźnie i dobrze, dopiero wtedy ją konsumowano. Ale wróćmy do zapachów i zapamiętywania. Dzięki zapachom możesz skuteczniej zapamiętywać informacje, ponieważ następuje skojarzenie konkretnego zapachu z tą wiedzą, którą właśnie przyswajasz. Chodzi o to, że ten sam zapach powinien być wyczuwalny w momencie, gdy się uczysz i do tego samego zapachu powinieneś mieć dostęp, kiedy jesteś na sali egzaminacyjnej.
O tym, jak to zrobić, powiem za chwilę, ale zatrzymajmy się przy samym zapachu. Zapach ma ogromny wpływ na Twoją sprawność intelektualną. Sprawdzili to w 1992 roku naukowcy z Bishop University, którzy przeprowadzili taki eksperyment, że wzięto 47 osób i oni musieli się uczyć na pamięć 24 wyrazów. Towarzyszyły im przy tym różne zapachy. Po przerwie uczyli się ponownie i ta grupa, która została przy swoim starym zapachu, miała znacznie lepsze wyniki od drugiej grupy, której ten zapach zmieniono. Po prostu po przerwie wrócili, no jedna grupa uczyła się dalej przy takim samym zapachu, a druga grupa miała ten zapach zmieniony. I wyniki jednoznacznie pokazały, że lepsi byli ci, którzy przez cały czas uczyli się w tej sali, gdzie panował ten sam zapach. To jednak nie koniec. Naukowcy z Uniwersytetu Northumbria w Wielkiej Brytanii zrobili taki eksperyment, gdzie jedną salę spryskali olejkiem rozmarynu i w tej sali 48 osób podano testom pamięciowym. Była również druga grupa, grupa kontrolna, która uczyła się bez żadnego zapachu, w takiej normalnej, neutralnej sali. Okazało się, że ci, którzy się uczyli właśnie przy zapachu rozmarynu, mieli znacznie lepsze wyniki później w tym teście pamięciowym. Kolejny eksperyment, który przeprowadził dr Alan Hirsch, neurolog i psychiatra z chicagowskiej Smell and Taste Treatment and Research Foundation, wyliczył, że w klasie pachnącej fiołkami nauczenie się wiersza lub zadanej partii materiału zajmuje uczniom o 17% mniej czasu. Ciekawy eksperyment przeprowadzili także niemieccy neurobiolodzy z uniwersyteckiej kliniki w Hamburgu Eppendorf, gdzie oni badali olejek różany. I wszyscy uczestnicy uczyli się w jego obecności, konkretnie grali w grę komputerową, w czasie której mieli zapamiętać różnie porozkładane karty, gdzie były porozkładane różne obrazki o tych samych parach, ale tylko jedna grupa miała później rozpylony również aromat różany podczas snu. Czyli gdy cała grupa poszła spać, wszyscy uczyli się przy zapachu różanym, ale gdy poszli spać, połowie tej grupy rozpylono jeszcze podczas snu aromat różany. Śpiący nie wiedzieli o tym, że zapach będzie rozpylany podczas snu, a testy pamięciowe przeprowadzone następnego dnia pokazały, że osoby, które podczas snu wdychały ten aromat różany, osiągnęły lepsze wyniki w tych testach kontrolnych. Zatem jeżeli dużo się uczyłeś, spędziłeś dużo czasu nad książkami, to możesz później przed snem dać sobie kilka kropel olejku różanego na kołdrę albo na poduszkę. A który z tych zapachów jest najlepszy do nauki? Sprawdzili to naukowcy Wheeling Jesuit University i odkryli, że najlepszy dla naszych zdolności umysłowych są aromaty cynamonowy, a zwłaszcza miętowy. Olejek miętowy możesz kupić w aptece, w drogerii, w mydlarni. Jest to naprawdę bardzo szeroko dostępne i kosztuje dosłownie parę złotych. To jak to w końcu jest z tymi egzaminami? Po prostu możesz wziąć jakiś olejek, czy to miętowy, czy cynamonowy i możesz nim spryskać nadgarstek, przegub albo kawałek rękawa. No i dzięki temu podczas nauki będziesz sobie te aromaty wdychał. Ważne jest to, żebyś ten sam zapach miał później ze sobą na egzaminie. Więc również możesz sobie skropić rękę albo rękaw. Możesz użyć do tego także chusteczki higienicznej, no którą po prostu też spryskasz, czy to podczas nauki, tak? I będziesz sobie ją wąchał podczas nauki taką chusteczkę o zapachu miętowym i taką samą chusteczkę musisz mieć na egzaminie. Bardzo ważne jest to, że jeżeli będziesz sobie dawał takie aromaty na rękę, to ważne jest to, żeby po nauce to zmyć, tak? Żeby ten zapach wszędzie za tobą nie chodził. Chodzi o to, żeby twój mózg skojarzył tą daną sytuację tylko i wyłącznie z nauką, znaczy ten dany zapach, żeby on był skojarzony tylko i wyłącznie z nauką. No twój mózg ma reagować tak, jak to było w przypadku psów Pawłowa, które na dźwięk dzwonka reagowały ślinieniem się, no bo były wytresowane w taki sposób, że zawsze po dzwonku dostawały jedzenie, więc później nauczyły się, że jak tylko słyszały dzwonek, to już zaczynały się ślinić. I w ten sam sposób ty musisz reagować na ten zapach, że on ma by się po prostu kojarzyć tylko ze zdobywaniem wiedzy. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta sztuczka, taki jeden mały trik. I ja wiem, że oczywiście to nie zastąpi nauki. No musisz poznać techniki pamięciowe, warto wiedzieć, jak się robi mapę myśli. Warto poznać także inne rzeczy, których uczę, czy to w swoich nagraniach. Znajdziesz w tej playliście inne nagrania dotyczące efektywnej nauki. Więc wiadomo, że to tego nie zastąpi. No trzeba przysiąść, samym zapachem całego egzaminu nie załatwisz. Ale czasami taka jedna mała rzecz może zadecydować o kluczowym pytaniu. O pytaniu, które decyduje, czy na przykład matura będzie zdana, czy nie. Czy egzamin będzie zaliczony, czy nie. Więc myślę, że warto również się nauczyć i dowiadywać o takich małych cegiełkach, które razem złożone mogą dać naprawdę konkretny wynik. Jeżeli interesują Cię tego typu rzeczy i chciałbyś poznać nieco bardziej zaawansowane techniki, to chciałbym Cię zaprosić na bezpłatne szkolenie online, na których uczę, w jaki sposób uczyć się szybciej, łatwiej, prościej, efektywniej i bez nudnych powtórek. Tam pokazuję trochę bardziej zaawansowane rzeczy, robimy ćwiczenia na żywo, zatem serdecznie Cię zapraszam. Nawet nie musisz ruszać się z domu, po prostu logujesz się na platformę szkoleniową za pomocą przeglądarki i przez półtorej godzinki robimy sobie naprawdę bardzo ciekawe szkolenie, w których uczę bardzo ciekawych rzeczy. Jestem przekonany o tym, że będziesz zadowolony, zatem warto się zarejestrować. Link do rejestracji znajdziesz w opisie do tego nagrania. Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!